Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od 1 maja o 4,4%. Wszystkim samorządom, które są płatnikami wynagrodzeń dla nauczycieli, zostanie zwiększona subwencja oświatowa o 1,6 miliarda złotych. Zadecydował w czwartek Sejm, nowelizując Kartę Nauczyciela. Średnie wynagrodzenie nauczycieli jest pochodną wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli określanej co roku w ustawie budżetowej. Obecna kwota bazowa wynosi 3537,80 zł. W przypadku nauczyciela stażysty średnie wynagrodzenie wynosi 100% kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego 111%, nauczyciela mianowanego 144% i dyplomowanego 184%. Od 2020 roku wysokość średniego wynagrodzenia dla nauczycieli nie zmieniła się. W ustawie budżetowej na rok 2021 i 2022 również nie zwiększono kwoty bazowej dla nauczycieli.